Niedawno promowałaś swój singiel, który miał premierę już w internetach, a my mieliśmy fajne zdjęcie całkiem. I moje pytanie brzmi tak, skąd pomysł w ogóle na karierę wokalną? Pomysł wziął się od dziecka. Jak byłam takim maluchem, 4-5-letnim, to tak naprawdę to było moje największe marzenie, żeby śpiewać. Coś tam robiłam jako dziecko w tej muzyce i chodziłam do szkoły muzycznej i sobie śpiewałam też trochę. Ale jakby na stare lata znowu to wszystko do mnie wróciło, tak? Myślę, że to było na tyle duże marzenie, że no teraz stwierdziłam, że coś chcę w tym kierunku zrobić tak na serio, na poważnie. Szkoła muzyczna wielu moich znajomych przynajmniej wyzwala odruch, że tak powiem, delikatnej paniki, jak widzi instrument, który katowało. Ty uczyłaś się na czymś grać, czy, że tak powiem, była to rytmika dla dzieciaków? Nie, nie, uczyłam się grać. Klasę fortepianu skończyłam z piątką, pochwalę się. Ale grywasz jeszcze? Czy masz takie... No właśnie, kupiłam teraz pianino w zeszłym tygodniu. I generalnie najśmieszniejsze było w tym wszystkim to, że przez naprawdę wiele lat ja w ogóle właśnie omijałam ten instrument bardzo szerokim łukiem. Tam wszyscy w rodzinie do mnie, Sylwia, zagraj, wiesz, kolędy na święta i tak dalej. A ja nie, w ogóle nie ma opcji. A teraz ja nie wiem, no coś mi odbiło po prostu z tą muzyką znowu, że zamiast kupić sobie jakieś fajne buty czy coś, to ja kupiłam sobie pianino, słuchajcie. Ale pianino to jest tak, dobre pianino to ze 4 pary butów. Zależy jaka para butów. No tak, no można iść w Valentino albo w Zare, no to wiadomo. No. Ale pianino jest prawilne, jest Legnica, taka porządna. A pytanie odnośnie wokalu. Trenujesz, szkolisz, czy na razie próbujesz sama? Nie, trenuję, szkolę. Od roku trenuję wokal na nowo jakby, po tych latach. Przez jeden semestr chodziłam do pani Eli Zapędowskiej do szkoły, a od lutego chodzę do Agaty Malherek. To jest vocal coach m.in. Margaret, Mariki. No i trenujemy ostro. Jak jest na tych lekcjach? To jest... od czego się zaczyna w ogóle? Od śmiesznego rozśpiewania. Jakbym ci pokazała tutaj te... Proszę! Nie! No! Nie, to są w ogóle wałki, nie wałki, w ogóle no masakra, generalnie masakra. Ale to są bardzo fajne ćwiczenia i to jest tak naprawdę, głównie skupiamy się na ćwiczeniach technicznych, żeby tą emisję głosu jak najbardziej rozbujać, a na koniec sobie śpiewamy jakieś tam piosenki, które ja sobie wymyślam. I co, żółtko, surowe, rano, codziennie? Nie, w ogóle, absolutnie nie. Jedyne co, w ogóle taki news mogę wam zdradzić, czego mnie nauczyła Agata, co w ogóle dla mnie było totalną nowością, że żeby nie brać powietrza właśnie ustami, tylko nosem. I w przeponę oczywiście, nie? Wtedy nie wysuszasz sobie krtani. Ty też śpiewasz, więc powinieneś to wiedzieć.